Witajcie kryptodegeneraci. Dzisiaj mówimy o niesamowitej okazji, jaką spadający Bitcoin w tym roku daje nam niesamowitą szansę. Otóż zdecentralizowane giełdy, które mają obroty dzienne w setkach milionów, są niesamowicie przecenione. Są to giełdy, które są przecenione co najmniej 10-krotnie. Zazwyczaj, co się dzieje, to jeżeli firma traduje w setkach milionów dziennie, to jej wartość wyceniana jest w miliardach. Jak zobaczycie na statystyki firm, na przykład, które kopią Bitcoina, jeżeli one zarabiają w setkach milionów, no to wyceniane są w miliardach. Jak zobaczycie na dwie pierwsze giełdy, które mamy w tej liście na CoinGecko, Uniswap i PancakeSwap, to jest ta sama sytuacja. One mają obroty w miliardach. W setkach milionów, przepraszam, a wyceniane są w miliardach. Co jest niesamowite, to to, że już kolejne giełdy z tej listy są wyceniane w setkach milionów, a uwaga, obroty też mają w setkach milionów. No i to są giełdy, o których wspominamy. To są giełdy, o których mówimy na kanale cały czas. Jest to giełda Astroport z ekosystemu Luna. Jest to giełda SpookySwap z ekosystemu Fantoma. Jest to giełda Trader Joe's Avalanche. Jest również giełda, o której nie wspominaliśmy, z nowo powstałego blockchainu giełdy Crypto.com Kronos. Jest to MM Finance, która jest tutaj numerem 3. Jest troszkę droższa niż SpookySwap i Trader Joe, ale też ma prawie dwa razy więcej wolumenu sprzedaży. Nie, wolumen sprzedaży ma taki sam, a jest dwa razy droższa niż na przykład SpookySwap i Trader Joe. Co i tak jest tańsze, bo Kronos ma przyszłość, może skopiować to, co zrobił Binance, a ponieważ jest to zachodnia firma z Singapuru, a nie chińska, także mają szansę nieźle przyspieszyć. Także te giełdy są na niesamowitej przecenie. Oprócz tego, że kupujemy je 10-krotnie taniej niż powinny być wyceniane, to one przez to, że stakeujemy ich tokeny, czy jakie tam inne mechanizmy dają nam do zarabiania, to właśnie dają nam te pasywne zyski. Czyli nie dość, że kupujemy tanio, to dostajemy pieniądze, za które możemy albo dokupować, albo brać udział w launchpadach. Inne takie mniejsze dwie giełdy to jeszcze z Fantoma jest Beethoven X i z Solany oczywiście Radio i Ork. Także DEXy to chyba najlepszy sposób w tym momencie do inwestowania. Pozdro.